witajcie rodacy obiektywy 33 mm to jedne z najbardziej popularnych na rynku jako że oferują dość uniwersalną ogniskową dziś przedstawiam wam viltrox'a z autofokusem. zobaczmy co potrafi na froncie opakowania znajdziemy obrys produktu plus oznaczenia. Nie ma tutaj czy na bokach żadnej dodatkowej specyfikacji technicznej, ale od tego macie mnie. Obiektyw jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu. Okala go z każdej strony pianka, więc nic mu się nie stanie. Z dodatków w środku znajdziemy miły w dotyku taki ala pokrowiec. Ten na górze ma jeszcze bardzo mocno oprzyte ściągacze, bardzo porządne etui i jak przenosicie często obiektywy to ten się nada. Otrzymaliśmy kartę gwarancyjną, która swoją drogą nie będzie wypełniona, i mały kwadracik z informacją, że sprzęt przeszedł kontrolę jakości i działa. Nie zabrakło też polakierowanej plastikowej osłonki, która uchroni przed rozbłyskami słońca czy nakapaniem na szkło podczas deszczu. Ostatnim z dodatków to instrukcja obsługi w języku angielskim, która pokaże strukturę szkieł czy poda wszystkie informacje techniczne. Nic specjalnego, ale warto zerknąć i się zapoznać. Tak Wiltrox 1.4e wygląda od razu po wyjęciu. Wykonany jest w całości z metalu, ale nie jest to gruba powłoka i dzięki temu producent zachował dość niską wagę 270 gramów. Spasowanie całości jest idealne, no i czuć, że jest to porządny sprzęt. Oczywiście dostaliśmy od góry dekielek ochronny i ten z kopią oryginalnych od Sony. Wystarczy ścisnąć i sam odskakuje. Osobiście preferuję te wciskane, ale te też spełniają zadanie. Od spodu mamy taką typową nakrętkę, więc jeżeli macie jakieś szkła od Sonego, to wiecie o czym mówię. Odkręcając ją, zobaczycie, że ten Wiltrox ma port USB do wgrania softu i ja od razu zaaktualizowałem do najnowszej wersji 117. Tutaj też są pozłacane końcówki, bo obiektyw komunikuje się z każdym soniaczem i wspiera jego funkcje jak autofokus czy detekcję oczu. Patrząc od przodu, mamy oznaczenia: wielkość filtra 52 mm. Ja mam wersję z ogniskową 33, ale są jeszcze 23 i 56 mm. Każda wersja różni się swoją minimalną odległością, w której złapie się ostrość, a w moim przypadku to 40 cm, więc typowo dla tego rodzaju obiektywów. Dzięki połączeniu dziewięciolistkowej przesłony i dużego otworu względnego obiektyw zapewnia przyjemną plastykę, ale to zobaczycie później na przykładowych fotkach czy nagraniach. Oczywiście nie zapominajcie, że jest to naprawdę jasny sprzęt. F1.4 zapewnia przyjemny bołkę, jaki możemy go użyć w dość niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Oznaczeń na Viltroxie jest mało i są bardzo minimalistyczne. Ja mam e-mount, bo używam go z aparatami Sony, mamy informację z nazwą szkła, jak i przy okazji jaką ma ogniskową, no i minimalną przesłonę. Na kolejnej stronie jest logo producenta. Tutaj też pewnie zauważyliście, że bardzo łatwo łapie kurz, a z pokrętą ostrości jest go trudno wyjąć z tych jego rowków. No właśnie, 1,4E posiada dwa pokrętła, i te od ostrości jest całkiem spore i chodzi bardzo gładko. Masełkowato i precyzyjne. Co ciekawe, można nim kręcić w nieskończoność. Nie jest to minus, ale ja przyzwyczaiłem się, że jak już dojdzie do granicy, czy to bliżej albo dalej, no to mamy wyraźny stop. Pierścień przesłony chodzi również luźno, natomiast trzeba użyć zdecydowanie więcej siły, aby nim poruszać. Jak dla mnie troszeczkę za ciężko chodzi, ale jest precyzyjny i Dostosujemy sobie wartość dokładnie tak jak chcemy. Sprzęt podzielę na dwie kategorie: filmową, no i fotki. I jeżeli chcecie go głównie używać do nagrań, to jest to naprawdę dobry pomysł. Dlaczego? Otóż Autofokus nie ma efektu oddychania. Co to znaczy? Ano w tańszych obiektywach, a nawet niekiedy w droższych, zanim autofocus ogarnie na jakim obiekcie ma być ostrość, to ta najpierw będzie przed przedmiotem, za, no i dopiero wtedy załapuje ostrość. Tutaj, jak widzicie na przykładzie, za każdym razem nie ma ani milimetra tego efektu, sztos. Warto też zaznaczyć, że prędkość łapania ostrości jest naprawdę dobra, a ja mam zaledwie ZV-E10. Będąc na automacie, warto pochwalić wiltroxa za śledzenie ostrości jak ustawimy je na oko, bo ta jest w punkt. Człowiek może się poruszać przód, tył, lewo, prawo, to nie ma większego znaczenia, no i w 95% mamy obraz taki, jakbyśmy tego oczekiwali od obiektywu. Ostrząc manualnie, od nieskończoności do bliży, widzicie, że wszystko idzie płynnie. Co ciekawe, ta ogniskowa w przeciwieństwie do Wiltroxa 56 mm. Nie ma żadnych problemów i ostrość załapiemy na tym, co chcemy, bez żadnych przeskoków szkło jednak głównie ma za zadanie robić fotki no i w tym aspekcie sprawdza się również naprawdę dobrze autofokus tutaj działa bez problemu i nie widzę żadnych zamuleń to samo dotyczy się generowanego obrazu bo te zarówno tu jak i na wideo jest świetne co zresztą powinniście już zauważyć w tej cenie szkło produkuje ostre fotki nawet na przysłonie ustawionej na 1.4 a idąc dalej oczywiście jest jeszcze lepiej co prawda mamy tutaj występującą Abberację chromatyczną, zresztą zobaczcie, ten specyficzny fioletowy odcień jest widoczny na tym przykładzie nawet bez zooma, a co dopiero jak sobie przybliżymy. To jednak w budżetowych obiektywach, a nawet droższych, jest typowe w pewnych okolicznościach bo oczywiście nie cały czas. Tak samo rogi fotek na niskiej przesłonie są lekko rozmazane, gdzie środek to ostra brzytwa. Ryasmując, jeżeli chcesz tego Witroxa do filmowania, to śmiało można go brać, jako że nie ma efektu oddychania, co na przykładzie widzieliście, a prędkość łapania ostrości jest naprawdę zacna. Gdy będziemy go używać do fotek, to obiektyw jest porównywalny do droższych obiektywów Sony, co jest naprawdę sporym atutem, bo tamte kosztują co najmniej dwa razy więcej. Jasne światło to coś, co każdy chce. Szanuję też za mocną obudowę no i lekkość tego obiektywu. Oczywiście generowany obraz jest świetny i zdecydowanie weźcie pod uwagę ten model, bo stosunek jakości do ceny jest w sam raz. No i cóż, tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.